biblioteka, taka zaciszna część foyer. Słyszymy jeszcze delikatnie szum wody, a cała przestrzeń wydzielona jest nie za pomocą ścian, ale za pomocą podłogi. Zobaczcie, czarne terrazzo przechodzi nam w piękną, dębową dechę. To niezwykle uprzytulnia wnętrze. Ogromne okna z widokiem na seminarium i na zieleń. Ta zieleń jest nie tylko za oknem, ale na przykład zasłona, piękna, zielona, lekko zgniły kolor. Taki sam jest ten fotel i ciemnozielony fotel kolejny. Bardzo fajne połączenie barw. Zwróćcie uwagę, że mamy na tym niewielkim prostokącie i czerwień, i zielenie, i niebieski, i czarny, ale to wszystko siedzi. Eklektyzm to nie jest przeładowanie formą, tylko to jest tak naprawdę odpowiedni dobór. Ta przestrzeń jest podzielona nie w taki sposób, żebyśmy się czuli przytłoczeni, żebyśmy się czuli ciasno, tylko żebyśmy czuli się intymnie. No, taki regał na środku i tutaj przeróżne książki. Dużo o designie, od razu wam powiem. No, dzieli tę przestrzeń, ale z drugiej strony nadal mamy poczucie, że tu jest dużo. Sufit bardzo ciekawy. Zobaczcie. Kubikowa konstrukcja pomiędzy tym, gdzie niegdzie lampy, on jest nierówny, więc tworzy wrażenie takiej rzeźby. I do tego lampy. Zawsze wam mówię, że wnętrza nie trzeba dzielić ścianami, ale można to zrobić meblami albo podłogą, tak jak tutaj, dywanem, ale też i oświetleniem. I oświetlenie górne to jest jedna rzecz, ono ma nam dawać światło w całym wnętrzu, natomiast ta przerośnięta lampa podłogowa też nam wyznacza tę strefę. Znowu piękne połączenie kolorów. Tutaj zielenie już idące naprawdę w bardzo intensywne barwy i granaty, a czerwień nagle pojawia się na tym dywanie, mimo tego, że czerwoną kanapę mamy z tamtej strony. To jest sztuka.